CGM.pl, rozmawiamy z Radem u progu. To ty tam pracujesz, gdzie są te ładne dziewczyny z silikonami, CGM.pl? Mam déjà vu. No bo jak to jest dwóch, to stary, nie będę ci, dajesz mi kasę, żebym ci żarty wymyślał co chwilę lepsze? Bo już mi się piątki skończyły. No właśnie, stary, no. Więc udawaj, że nie słyszałeś żartu. Kurde, nie, wiesz, to podobna redakcja jest, ale... Ale możesz dotykać, czy co? To? Przez ścianę. Przez ścianę, ale że jak przez ścianę? Ja ci pokażę zaraz. Dobra, teraz? Nie, później, najpierw mi powiedz, co to smażysz na 2010. Wiesz co, 3,5 lata nic nie wysmażyłem, ale właśnie byłem trochę za granicą i kupowałem dużo dobrej muzyki z lat 70. I szukałem w nich fajne sample. No i po 3 latach, bo nie będę ściemiał, mogłem wydać przez te 3 lata 2 albo 3 płyty, ale byłyby średnie albo nawet złe. Byłem już przejadłem. Większość płyt. Nie, przejadłem się, po prostu wiesz, już nie miałem ochoty po prostu ani produkować, ani iść do studia coś zarapować, ani... Dziękuję, rozumiesz mnie? No i wiesz, Gut wrócił, sample akurat przez 3 lata znalazłem fantastyczne. Przez pracę nie mogłem sam produkować, tylko ja mam duet producencki ja i Spinacz, więc ja mu wysyłam wszystkie sample, a on robił bity, a to, że my razem robimy bity od wielu, wielu lat i się rozumiemy, wiesz, tam bez problemów, to on zrobił bity, wysyłam i mówię mu, to jest fajne, może zmień mi to, tamto. No i 10 bitów na płycie powstało, bo już nie mam ochoty jak kiedyś robić 15 czy 16, wolę zrobić 10, a 10 petard. Powoli zacząłem wysyłać te bity do gości, których chcę zaprosić. Będzie bardzo znany, powoli bardzo znany raper, mega kosiarz Zeus z Łodzi. Będzie oczywiście mój serdeczny przyjaciel Paweł. Potwierdziła Ramona Ray. No tak? No dobra, dawaj. Teraz kilka dni temu potwierdził mi Sławek Uniatowski. I jeszcze ma być jeden bardzo znany raper z Warszawy, ale nie powiem, nie o to chodzi, że może się zgodzi, może nie, tylko to jest, były wstępne rozmowy i nie chcę zapeszyć czy coś takiego. Chcę, żeby płyta wyszła do maja. Klip kręcę pierwszy, na który was zapraszam, bo będzie się działo. Naprawdę właśnie rozmawiam z Tomkiem Augustynkiem, mój przyjaciel, który robił moje klipy. Realia są, jakie są, że klipy już coraz taniej, ale już ogarnąłem, że będę miał klip robiony tak jak Sarah May za 7 zł, kamerą, polaroidem, yo. Nie, mam klip robiony na kamerze filmowej 16 mm, tak jak wszystkie moje były klipy i się cieszę, bo będę miał chociaż jeden klip, wiesz, robiony przez zajebistych ludzi, nie? I zaproszę was, bo klip będzie robiony w knajpie w Warszawie. Będzie wielu znanych osobowości, tak jak zawsze było w moich klipach. I będą też dziewczyny z twojego magazynu, nie? Rewelacja, to przyjdziemy. Ja mam nadzieję, ale wtedy robimy... A do tego czasu będzie Incubus? Ty jeszcze o tym pamiętasz? No stary, no. Nie, no będzie, wiesz, wyślemy jakiś faks i będziemy ten starać. Oprócz tego, prawdopodobnie, mówię już coraz szybciej, znaleźliśmy, bo byłem w studiu w Łodzi, tam gdzie nagrywam wszystkie płyty z Ready Spinaczem, znaleźliśmy bardzo dużo starych numerów, które nie poszły. Mówisz, robisz płytę na 15 numerów, nagrywasz 30 numerów, wybierasz 15 najlepsze. Ale po 3 latach, 5 latach słuchasz to, mówisz, wow, ty to naprawdę nie jest złe. I mamy też pomysł... Ale wiesz co, poczekaj, bo tak to mówi każdy, że tam, a coś tam znalazłem, jakieś odrzuty z sesji, to minęło parę lat, a to wcale nie jest takie złe, to może byśmy to wzięli, wiesz, to trochę nie jest jakaś taka ściema, że, nie wiem, odgrzewasz kotlet jakiś tam, wyciągając stare rzeczy z szuflady. No jest to gdzieś odgrzewany kotlet, a? Jak najbardziej, no co ci mam powiedzieć? Ja wiem, że szczególnie 1, 7 rano się dobrze sprzedała, jak na polskie, wiesz, realia. Chcę dać tym ludziom tą płytę. Jest to odgrzewanie kotletów. Mówię to teraz, nie nagram coś nowego, bo Ready Spinacz jako Ready Spinacz projekt padł. Tylko i tu, no stary, jakie są realia? No to nie jest, żeby sobie zarobić 2 grosze, bo nie miałbym czasu na to. To jest naprawdę, żeby dać ludziom, zrobimy jeden klip bez nas, żeby wiesz, gdzieś tam poszło i naprawdę są fajne numery. No, jak słuchaliśmy to wczoraj,
bo wróciłem z Łodzi wczoraj wieczorem, to mogę nawet powiedzieć z ręką na sercu, że ta płyta będzie lepsza od 8 rano dwa razy, no. Powiedz to z ręką na sercu. Ta płyta będzie dwa razy lepsza od 8 rano. No dobra, to tego ci życzę, dziękuję ci, czekamy na płytę, czekamy na Oprócz tego zapowiadam gorący featuring, utwór Znajdę, gdzie chowasz podpaski z Sarą May, nie? Incubus będzie grało support przed wami, z tego słyszę? Nie, no proszę cię, kurde, przychodzę na Incubus i nie, no proszę, zrób, żeby przyjechali. Niech ktoś zaprosi zajebistą kapelę, która gra zajebistą muzykę. Nawet tutaj niech przyjdą zagrać. Unplugged. Unplugged, bardzo proszę. Widziałem Unplugged. Widziałeś? Nie, ja słyszałem. Mam do odsłuchania jeszcze. Ale wiesz co, możesz na YouTubach coś tam, wiesz, są po kawałkach, fantastyczna rzecz, nie? Tylko wiesz co, może ty mi powiesz, bo wydaje mi się, że już nie ma DJ-a z nimi. Bo ogólnie jest. DJ jest? To dzisiaj jest? Jest w składzie na pewno oficjalnie, jest. Jest, bo wiesz co, w tym kawałku Dig, kojarzysz? Mhm. Nie ma go w klipie i po prostu myślałem, że... No wiesz, no stary, no kurde, ej. Chcę zaprosić Sarę May, muszę zjechać z levela jakoś, nie? Ale to wiesz, no... Nie, w Sarze, Sara produkuje klipy z sobą, tak? Czyli jest w swoim składzie. Próbuje się wkręcać, ale nie, nie, poczekaj. Sara May jest spoko, nie? Jest fajna. Fajna. Bardzo mi się podoba. Słyszałem, że klip robi za twoje pieniądze. Nie, ogólnie chciałem powiedzieć, bo ja ogólnie jestem od kilku miesięcy samotnym chłopakiem, nie? Sara May. Nie rozumiem. Miej tego. Serce. Miej serce, dziewczyno, no. Serce miej. Serce miej. Nie wiem, no mogę przyjść mopem pojechać po twoim klipie czy coś, no. Pomyśl o mnie, Sara May, no. Nie, mogę cię zaprosić na randkę, no. Przysięgam. Ręki ci nie dam, ale wezmę cię na randkę, przysięgam. Do kina na przykład. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiamy Sarę. Sara May, forever.